Hej, hej, cześć, z tej strony Docentus i witam w pierwszym odcinku z budowy tego oto ośrodka, szpitala, takiego mikro, bo to chyba raczej mikroszpital. No i co? Zapraszam na plac budowy. Działka, którą będziecie potrzebowali, to około 45 na 45 albo 50 na 50, zależy jak liczyć. No i co? Widzimy się na placu budowy. No ja już jestem, wybudujemy sobie tutaj obok straży pożarnej. I moi drodzy, tak, pokażę wam jak zrobić, żeby... Bo to będzie taki budynek narożny, nie? Tutaj powinna być ulica i tu powinna być ulica. I załóżmy, że nasza działka się zaczyna od tych płytek tutaj, w tę stronę tam, czyli za płytkami, to jest nasza działka. Więc co musimy zrobić? Jak tutaj mamy to skrzyżowanie, to odliczmy sobie tutaj od tego bloku, odliczmy sobie 40, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czekajcie, może inaczej to zrobimy. Odliczcie sobie 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 3, 5, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40. I na 41 postawcie sobie taki znacznik. I teraz licząc z tym znacznikiem to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kopiemy na 16 i na 16 stawiamy pierwszy blok. Ja będę tutaj z diorytu robił taką podstawę i to można by powiedzieć jest róg naszego budynku. I jak tutaj mamy zrobione, czyli zobaczcie sobie, od tamtąd tutaj jest 41, to jest klocek. I od niego licząc z nim, tutaj 16 to jest ten wbity w ziemię. I teraz, moi drodzy, robimy coś takiego, że liczymy sobie z nim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I ma być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ma być taka linia na 19, równoległa. I teraz tak, tutaj po ukosie dodajemy sobie 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. W ten oto sposób. I tutaj, moi drodzy, ma być w sumie 8, czyli z tym liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obracamy się tak i dodajemy, żeby znowu było 4. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda, zmienimy sobie czas. Czyli mamy coś takiego. I teraz tak, moi drodzy, mamy piękny wschód słońca, mamy tutaj. Moi drodzy, teraz kolejnym elementem, który będziemy robić, to sobie zrobimy tutaj, czyli tak jakby dalej, 2, 3, 4 i tutaj lecimy na 19, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tak oto wyszło. I teraz tak, moi drodzy, tutaj już będzie budynek bardzo prosty, bo ten tył ma mieć 26, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Uczymy się liczyć z docentusem, proszę ja was. I tutaj będzie 26, z tym liczymy rogiem oczywiście. I teraz, moi drodzy, powinno się nam to połączyć tutaj, tak jest. I tutaj też powinno być w sumie 26, czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26, 14. Czyli wszystko się tutaj zgadza jak do tej pory.
zerknijcie. I to są takie jakby fundamenty, to jest podstawa naszego budynku. Teraz tak, kolejną rzeczą, którą sobie zrobimy, to ja zrobię jeszcze taki obrys na jeden do góry. Po prostu tutaj na całość i zabieramy się dalej za budowę. Ok, moi drodzy, kiedy już mamy coś takiego, to teraz lecimy sobie tutaj od przodu. Pamiętajcie, że tu jest przód. Liczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Zabieramy. I tutaj też liczymy raz, dwa, trzy, cztery. Odtąd raz, dwa, trzy, cztery. To wszystko sobie tutaj zabierzemy. I tutaj będzie nasze wejście. Teraz tak, bierzemy białą wełnę i białą wełnę robimy na wysokość 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I lecimy tak. Tutaj całą ściankę zrobimy. Tutaj damy na wysokość raz, dwa, trzech. Będzie szybę i te dwa na górze po prostu zróbmy z wełny. Także widzicie, nawet materiały, które tutaj wykorzystuję, są banalnie proste. Tutaj też do samej góry idziemy. Także one będą banalnie proste do pozyskania, bo co tu mamy? Tu mamy tylko i wyłącznie tak naprawdę samą wełnę. Teraz, moi drodzy, możemy zrobić nawet wejściowe te drzwi. Ja zrobię z błękitnej szyby, niebieskiej szyby. Zrobię z niebieskiej szyby może. Wezmę jeszcze żelazne kraty. Wszystkie okna będą może tak właśnie z tego szybki. I robimy coś takiego. Pach, 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 pach. Na trzy. Tutaj też zobaczymy na trzy. Tak, żeby na środku wyszło nam wyjście. Tutaj damy trzy. Ok. Jeszcze po jednym damy. Czyli tu na cztery. Tutaj będą 4 i moi drodzy, jeszcze po jednym, czyli na 5 w sumie będzie od rogu cała szybka w ten sposób. I teraz tak, tu i tu takie otwarcie zrobimy sobie, dodamy o po kratce i mamy wejście. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, lecimy z wełną dalej. Na wysokość 4 robimy po prostu ściany i to wszystko, nie? Dobra, przepędziliśmy tą wstrętną pogodę i tutaj, moi drodzy, też wypełniamy sobie wełenką na 4. Zrobimy tylko wejście tutaj po środku 2. Ciach, 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 generalnie on. Tak, żeby to równiutko tu wypełnić i tu sobie otwórzmy na 3, tak samo jak tam. Ok, no i lecimy dalej, bez żadnego problemu. Tu robimy już ścianę do góry, tutaj tak samo. Tu i teraz tak, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Na 10 i 11 zrobimy sobie wejście. I tutaj lecimy już do końca na wysokość 4, nie? Całą ściankę zróbcie. I tutaj dochodzimy do końca. O. I też mamy tutaj wejście, które będziemy mogli też jakoś tutaj zrobić na przykład, a nawet możemy od razu zrobić pach, 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 pach. Takie malutkie ono tutaj będzie. W ten oto sposób. No i co? Obracamy się znowu do tyłu. I moi drodzy, zróbcie sobie może 2, 3, 4. Zrobimy jedno okno.
Okienko będzie na wysokość 3, raz, 2, 3, czyli może coś takiego i na 2. I myślę, żeby coś takiego zrobić, tutaj dajemy okienko. No i lecimy z tej strony też, żeby tak symetrycznie to 4 zróbcie. Raz, 2, 3, 4, od razu wam pokazuję, jak ja to buduję, żeby symetria była. Czyli tak, 4 i od razu okienko na 2, nie? I myślę, że jeszcze jedno okno nam gdzieś tutaj wyjdzie. Gdzieś tutaj możemy dać, a myślę, że znowu zróbcie po prostu tutaj z tej strony 2, 3, 4. I tutaj znowu zrobimy jedno okienko. Już się ciemno robi na mapce. No i tutaj już wypełniamy sobie ładnie. Nie ten kolor, co ja robię. Ten kolor będzie troszkę później. Dobra, i to sobie tylko wypełnimy. Zmienimy czas i lecimy dalej. O, czyli coś takiego. I moi drodzy, z tej strony to samo zrobimy. Czyli 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tak, zrobimy tutaj znowu okienko. Okej, znowu 4 zróbmy tutaj przerwy, czyli cały murek na 4. Zróbmy znowu okienko. I 4 tu od końca też. 2, 3, 4, o. Coś w tym stylu. Myślę, że to jest proste, cała bryła jest banalna, szczerze mówiąc. Szybciutko do zbudowania, szybka do zrobienia. Dobra, i mamy tyle zrobione. Wrzućmy jeszcze te okna. Oczywiście szkło, to jakie tam, jaki kolor sobie chcecie, robicie. No, przecież od was zależy, może być białe, może być szare, ciemne. Jak tam chcecie. Dobra, i moi drodzy, teraz tak, kolejnym elementem, który zrobimy sobie, to teraz wykorzystamy kwarc. Weźmiemy tak, kwarcową płytkę i schodek kwarcowy. I zrobimy tutaj nad tym coś takiego, czyli taki ala daszek nad tą linią tych okien, nie? I przedłużymy go kwarcem. W ten sposób. Całkiem. Fajnie to wygląda. I teraz tak, bierzemy wełnę zieloną i robimy pasek na górze z wełny. No, jak widzicie, moi drodzy, wygląda to w ten sposób. I teraz musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Musimy przedłużyć tą część tutaj, czyli o, coś takiego. Teraz wam pokażę. 3, 4, 5, 6. Ja to zrobiłem w ten sposób. Teraz ten sobie zabiorę, bo chodzi o to, żeby wydłużyć o raz, 2, 3, 4, 5, 6. To samo z tej strony zrobimy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I to teraz zabierzemy. W ten sposób i to musimy oczywiście połączyć. O, w ten sposób to znowu zabierzemy i zobaczcie, takie przedłużenie nam wyrosło, się zrobiło. I teraz tak, tutaj białą wełnę damy sobie do dołu, na sam dół oczywiście damy tak jak tam wioryt i wełna pach. I z tej strony tutaj na rogu to samo. Trafiłem? Nie trafiłem. Teraz trafiłem. Dioryt, wełna, wełna. W ten oto sposób to musi wyglądać. I pod spodem w tym miejscu dajcie
kwarcową półpłytkę. Tutaj. Tutaj. I moi drodzy, jeszcze tutaj dam. Zrobię taki fajny efekcik. Możemy jeszcze wziąć coś takiego. I tak to zrobimy na pewno. Glina. Jasnozielona, utwardzona glina. Moi drodzy, zrobimy sobie tutaj taki kwadracik. Pach. Coś w tym stylu. Bierzemy też płytkę. Ja kamienną płytkę wezmę i tą kamienną płytkę zróbcie tutaj taki daszek, żeby trochę tego zielonego było widać. Czyli tutaj o, zamykamy. Tu i tu. I mamy zamknięcie. No, w ten sposób to wygląda. No na razie tutaj jeszcze fajerwerków nie ma. Ale spokojnie, spokojnie. Teraz bierzemy kwarcową płytkę. I kwarcową płytkę dajemy na tą linię zielonego. Zielonej wełny. I teraz, moi drodzy, jak dochodzimy tutaj, do tego momentu, to tu tym kwarcem nie idziemy, tylko zakręcimy w tym miejscu. Tak, 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 tak. O. I tu już lecimy, łączymy sobie z tym narożnikiem i generalnie budyneczek powoli, powoli zyskuje. Teraz tak, kolejną rzeczą, którą będziemy robić, ja wezmę kamień, moi drodzy, i wypełnię tutaj od tego zielonego, zrobię po prostu dach. I ja ten dach zrobię i się widzimy za chwilę. Okej, moi drodzy, dach mamy teraz już skończony, czyli on na tej linii tej zielonej wełny jest i muszę wam powiedzieć, że jak go robiłem, to po prostu zabrali prąd i kurczę, cudem się udało odzyskać te materiały, które zostały nagrane, dźwięk i ten materiał z Frapsa. Także jestem przeszczęśliwy, tylko tutaj teraz dogrywam końcóweczkę i moi drodzy, koniec czasu mam w tej chwili, także drugą część zrobimy za tydzień, także w piątek za tydzień kolejna część. Ja się z wami żegnam, przypominam o lajkach jak się podoba, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa pa!